Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym zamienić kilka słów na temat bazylii, ponieważ bazylia jest rośliną bardzo pozytywną dla nas, dla ludzi. Ja dodam, że polecam tę roślinę dla osób, które mają wzdęcia, mają problemy z trawieniem, mają problemy z jelitami. Mam taką jedną znajomą Marzannę, która właśnie ma też problem z jelitami. To właśnie, droga Marzanno, polecam Ci właśnie tą bazylię w formie świeżej, w formie suszonych liści. Spożywanie właśnie tej bazylii spowoduje Twoje lepsze funkcjonowanie, spowoduje, że możesz poczuć się w jeden dzień o wiele lepiej, dzięki czemu będziesz miała lepszą pamięć, krew będzie więcej oczyszczona w Twoim organizmie. To jest właśnie bazylia. Ja dodam, że bazylię łatwo jest zdobyć, można kupić ją w Lidlu, w jakimkolwiek supermarkecie. Można ją kultywować nawet na balkonie, w mieszkaniu. Ja bym proponował, drodzy kochani, żebyście zawsze mieli bazylię w waszym domu, ponieważ bazylia jest rośliną o bardzo wysokim promieniowaniu. Odpędza nie tylko jej zapach, odpędza nie tylko komary i różnego rodzaju moskity i tak dalej, ale również spowoduje wasze lepsze samopoczucie. Możecie je używać do robienia zup, możecie je używać do robienia potraw. Osoby, które jedzą ryby, mogą dodawać tą przyprawę do robienia swojego mięsa, swoich ryb. I osoby, które są wegetarianinami, mogą dodawać tą roślinę do sałatek z pomidora czy jakichkolwiek innych sałatek. Po prostu spowodują jakby lepsze samopoczucie, lepsze pracę serca, lepszy przepływ krwi. To właśnie, drodzy kochani, bazylia. Także bardzo i serdecznie Wam polecam właśnie bazylię. To jest taka roślina naprawdę, która da się polubić ze względu na właściwości lecznicze, które posiada. I no, zaopatrzcie się, drodzy kochani, w bazylię, bo naprawdę warto ją mieć w domu i używać jej do potraw wszelkiego rodzaju. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie z Teneryfy i do widzenia.